Sylwetki polskich gildii. Nemo. Przez ponad 10 edycji lider gildii Kamil K, pseudonim Uszaty i naczelny polski węglarz, dominował serwer. Głęboko zakorzeniony gangster dzisiaj przedstawi wam swoją historię. Jesteście gotowi? Zaczynajmy. Witajcie Kiewhardowicze, ja jestem Dawid 12, a to jest kolejny odcinek Sylwetek Polskich Gildii. W dzisiejszym odcinku specjalna gildia o pseudonimie Węglarze, gildia Nemo. Witam was chłopaki, przywitajcie się po kolei, tutaj pierwsza osoba Kamil, przywitaj witam, się. Witam, witam, Król Węgla, witam. Następny. O, siema. Witam. No i chłopaki, dzisiaj zadam wam parę pytań tutaj przygotowanych i lecimy z tym tematem. Pierwsze pytanie. Skąd wziął się wasz pomysł na tag? Dobra, no to tak. Gildia Nemo powstała już dawno. Na początku, jak złożyliśmy sobie ekipkę, to w ogóle tagu nie ustaliliśmy, więc dopiero podczas zbierania itemów na serwerze Hardcore. Najświeższymi itemami były rybki Nemo, więc łowiąc rybki Nemo przez parę godzin w nocy, ustaliliśmy w końcu, że no tak Nemo i tyle. Tak to wyszło. Okej, dobra. No to w takim razie, kiedy pierwszy raz założono waszą gildię i jaka jest historia jej powstania? No to pierwszy raz gildię założyliśmy w 2020 roku, w grudniu, na pierwszą edycję kwadratowej. Tam też zmontowaliśmy całą ekipę, po prostu przez stare kontakty ze starych serwerów, takich jak Skaw czy MCHC, gdzie razem graliśmy. Większość ludzi się znała, były to też... Większość to była to starzy wyjadacze, tak? Dodaliśmy kilka nowych osób, które gdzieś się tam z nami przecięły. No i tak się to zaczęło, tak? Ta historia. A ile osób macie w gildii? Ile gra zwykle na, tak, na edycjach? Wcześniej grało więcej niż 50, obecnie gra od 20 do 40, zależy od serwera. No a na rankach mamy chyba ze 130. No 130 około. Jako Nemo. Porządnie, porządnie. A jakie są zalety waszej gildii? Myślę, wydaje, że zaletami naszej gildii to jest to, że mamy zgraną ekipę. Bardzo mało osób od nas odchodzi, jak już przyszły, no to albo kończą z Minecraftem, w ogóle nie grają, albo rzadko kiedy odchodzą, ale to do znajomych co najwyżej. Zaletami naszej gildii właśnie jest to, że jesteśmy zgrani, jesteśmy zaufani. Mamy też spory dystans do siebie, bo jeżeli ktoś nie ma dystansu, to raczej u nas nie wytrzyma. Właśnie takie osoby między innymi odchodziły. No i bardzo dużo osób też było na konkretnych serwerach zaangażowanych w rozgrywkę i dawali dużo od siebie. Okej, dobra. Teraz kolejne pytanie. Dlaczego to jest skierowane do Kamila bardziej? Dlaczego masz to nazwisko? No to bardzo zabawne. A czemu wyżrzesz węgiel za mnie? Ja ci rozdaję. Nie, tak. Zjedz. Prawda odpowiedź. Ja bym tutaj pozwał cięcie. O tak zwane naruszenia dóbr osobistych. Cięcie. Prowadzicie rekrutację na waszej gildii, czy macie bardziej stały, zaufany skład? Nie prowadzimy rekrutacji. Z reguły jest to stały skład, lecz przyjmujemy osoby z sojuszy, bądź z naszej akademii, którą kiedyś mieliśmy. Teraz już jej nie mamy. Od zawsze tylko, graliśmy... Tylko raz była rekrutacja. A, raz. Na drugą edycję jest KKF-a. Fakt. Źle się skończyła, została z tej rekrutacji z 15 jedna osoba. No niestety inne się nie nadawały. No ale cóż, jest jak jest. Czyli pewnie jak stały skład, to już osób nie macie. Pewnie wtedy, co właśnie na tej drugiej edycji to pewnie mieliście paru oszustów, co? Jak nie, z nimi radzicie? Akurat co do oszustów, to nic nie było. Podczas hardcora dobrze pilnowaliśmy każdego, no i każdy był zaangażowany i chciał grać, no to nie chciał oszusta po prostu robić, bo by ktoś inny go nie dodał, bo tam się naprawdę każdy pilnował na serwerze. Natomiast później na edycji Cube Harda czy innych serwerach, no to zdarzyły się dwa przypadki, kiedy ktoś zrobił oszusta, ale takiego miernego, że w sumie to nic nie straciliśmy. Raz się zdarzył włam na konto, bo ktoś po prostu był głupi i nie zabezpieczył, no ale dużo nie straciliśmy i tyle. Okej, dobra. A czy macie jakąś zaufaną gildię, którą szanujecie, czy z którą właśnie współpracujecie? Gildia Happy'ego, wcześniej bunty. Tylko co do buntów, to były to oryginalne bunty, a nie te aktualne, co są z Dragona z 1.8. Czy jest jakaś gildia, którą nienawidzicie najbardziej, jakaś konkretna? No tych gildii sporo jest, nie? W sumie zasadniczo to jest tak, każda gildia, która nas nienawidzi, to jest nienawidzona przez nas i gnębiona. Czyli prawie wszystkie. No bo trzymacie w sumie tą topkę ciągle, praktycznie na każdej edycji. Jak jesteś najlepszy, ciężko mieć sojuszników. No, dokładnie, rozumiem. No dobra, no to jak wygląda u was hierarchia w gildii? To się czym zajmuje? No to tak, jak się zaczynaliśmy naszą przygodę, no to ja byłem liderem z Dardokiem, a potem przechodziło to w miarę w stronę Kamila, który najwięcej czasu spędzał. Potem my też zaczęliśmy od tego odchodzić, bo też już mamy swoje lata, a jednak na to trzeba poświęcać trochę uwagi i Kamil przejął pałeczkę z racji tego, że nie ma życia.
No aktualnie i tak już się trochę skończyło to granie, aż tyle nie siedzi się. Nikomu się nie chce. Jup Hardowiczu, opisz w komentarzu swoją przykrą sytuację z gildią Nemo, a my wybierzemy najciekawszy komentarz i przyznają monety. A tymczasem lecimy dalej. Jak wam się udaje zabezpieczać kuboid i ile wam to zajmuje? Na początku edycji staramy się zrobić jak najprościej pomieszczenie, jedna bojka, dopiero od trzeciego dnia robimy coś cięższego w kuboidzie. A ty możesz powiedzieć coś więcej? Wymyśliliśmy też kilka swoich jakichś mechanizmów typu sędziarki, które my zapoczątkowaliśmy, które wymyśliłem razem z Emilem tam chyba na edycję z KKF, tak, z tego tak. Co pamiętam. Te duże sędziary takie, które przepychane przez pistony, takie wielgachne maszyny. To było właśnie przez nas wymyślone i wprowadzone i wszyscy zaczęli kopiować. A co do jeszcze kuboidów, no to aktualnie bardzo dużo, jak sobie zauważysz, to są praktycznie 1:1 nasze, tylko źle zbudowane. Żółwie, ogólnie wymiary kuboidów, wszystko od nas zerżnięte 1:1. No w końcu tak jest. Jeden. No, czymś musimy się wyróżniać, tak. Jeszcze trzeba było coś opracować, tak samo armatki, które też my wprowadzaliśmy na to 1.16, powiedzmy, mieliśmy bardzo dobrego też Jimka od Redstone'a, który przyszedł do nas z naszej sojuszniczej gildii, z którą robiliśmy fuzję, Martina. O, to były te czasy, kiedy można było się czymś jeszcze, czymś nowym, tak, pochwalić, no, wyróżnić się, bo teraz wyróżnić się niestety jest to bardzo ciężkie. Dobra, chłopaki, a jakie macie aktualne plany aktualnie na bieżącą edycję? Bieżącą edycję? Znaczy, może ogólnie opowiem, no to aktualnie gildia już swoje pograła, swoje wygrała, gramy aktualnie for fun, więc jak można zauważyć, też na edycjach nie ma już nas aż tylu, nie gramy aż tak spocenie. Znaczy, no, oczywiście, że dalej będziemy grali spocenie, ale poszczególne jednostki, a nie, że cała gildia mocno zorganizowana, więc gramy, żeby grać po for fun i tyle, jak się wygra, to się wygra. A na przyszłość, już po edycji? To zamykacie się w końcu, czy nie? Nie, no czemu? No duża grupa ludzi, dużo rank, na rankach dużo osób, kto chce grać, ten gra. Nie tylko w Minecrafta, tylko też w inne gry. Piszemy sobie ze sobą, gadamy. Spotykamy się na mitach normalnie. Po co to zamykać? No dobra, no to przejdźmy do szybkich strzałów. No dobrze, Skyu. Prot 1 czy prot 4? Prot 4. Klepa na klasy czy bez? Bez. Klepa na kuboidzie czy w terenie? W terenie. Klepa na tarczę czy bez? Na tarczę. Pokój? Panie Kamilu, klepa na potki czy bez? Na potki. Raktus czy Nest? Moja matka. Czekam na odpowiedź, Raktus czy Nest? Nie dam atencji, nie dam! Raktus czy Nest? Nie dam atencji! Odpowiedź, a my zapikujemy. Franking, lepszy już jest. Okej, dobra, dobra. No to co, z nami widzowie była gildia czy Kamila. Co, będziemy się żegnać powoli z wami tutaj. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach z edycji Keep Harda. I trzymam kciuki, chłopaki, tutaj. Możecie się pożegnać na edycji teraz. Do zobaczenia. Za te słowa dostaniesz łeb. Trzema. Na razie. Cześć. Czemu?